Czy istnieje lepsze miejsce do rozgrywania najważniejszej imprezy sezonu? Otóż nie. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w malowniczej Planicy w Słowenii na kompleksie skoczni. Zaczynamy od skoczni normalnej, średnia Velikanka o punkcie konstrukcyjnym 90 metrów, rozmiar skoczni 102 metry. Następnie skocznia duża, blokowa Velikanka, punkt konstrukcyjny 125 metrów, hill size 138, a oficjalny rekord to 142 metry Petra Prewca. Program zawodów zaczynamy od skoczni normalnej. Wtorek 21 lutego o godzinie 14 odprawa techniczna kobiet, o 16 oficjalny trening kobiet. W środę 22 lutego o godzinie 15 seria prób na kobiet i o 16.30 kwalifikacje kobiet. W czwartek 23 lutego o godzinie 10 odprawa techniczna mężczyzn, o 12.30 oficjalny trening mężczyzn, o 16 seria prób na kobiet i o 17 konkurs indywidualny kobiet, pierwsza walka o medale na skoczni normalnej. Następnie piątek 24 lutego o godzinie 14.30 oficjalny trening kobiet, o 16.30 seria prób na mężczyzn, a o 17.45 kwalifikacje mężczyzn. W sobotę 25 lutego o godzinie 11.15 seria prób na kobiet, o 12.15 konkurs drużynowy kobiet, o 16.00 seria prób na mężczyzn i o 17.00 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej. W niedzielę 26 lutego o godzinie 16.00 seria prób na drużyn mieszanych i o 17.00 konkurs drużyn mieszanych. Następnie skocznia duża, poniedziałek 27 lutego o godzinie 16.00 odprawa techniczna kobiet, o 18.00 oficjalny trening kobiet. We wtorek 28 lutego o godzinie 17 seria prób na kobiet i o 18.30 kwalifikacje kobiet. W środę 1 marca o godzinie 11 odprawa techniczna mężczyzn, o 13 oficjalny trening mężczyzn, o 16.30 seria prób na kobiet i o 17.30 konkurs indywidualny kobiet. Następnie czwartek 2 marca o godzinie 16 seria prób na mężczyzn i o 17.30 kwalifikacje mężczyzn. W piątek 3 marca o godzinie 16.30 seria prób na mężczyzn i o 17.30 konkurs indywidualny mężczyzn. W sobotę 4 marca finał Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, o godzinie 15.30 seria prób na mężczyzn i o 16.30 konkurs drużynowy mężczyzn. Składy kadr zaczynamy od reprezentacji Polski mężczyzn: Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Skład damskiej reprezentacji Polski: Anna Twardosz, Paulina Cieślar, Kinga Rajda i Nicole Konderla. Skład Niemiec: Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karel Geiger, Filip Raimund i Konstantin Schmidt. Skład Norwegii: Halvor Egner Granerud, Johan André Forfang, Marius Lindvik, Daniel André Tande, Christopher Eriksen Sundal i Robert Johansson. Skład Słowenii: Žiga Jelar, Lovro Kos, Angel Aniszek, Domen Preutz, Peter Preutz i Timi Zajc. Skład Austrii: Stefan Kraft, Michel Heibeck, Clemens Aigner, Manuel Fettner, Jan Herl i Daniel Czofenik. Skład reprezentacji Japonii: Ryoyu Kobayashi i Naoki Nakamura, a także Renni Kaido, Yuki Asato, Junshiro Kobayashi. Skład reprezentacji Finlandii: Antti Aalto, Niko Kytosaho, Etu Nousiainen i Vilho Palosari. Skład Szwajcarii: Simon Amann, Gregor Deschwanden, Kylian Peyer, Dominik Peder i Remo Imhoff. Skład Stanów Zjednoczonych: Decker Dean, Eric Belshaw, Casey Larson, Andrew Urlaub, Tate France. Skład Włoch: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Czekon. Skład Czech: Roman Koudelka, Radek Rydl. Skład Ukrainy: Jefken Marusiak, Vitali Likainchenko. Skład Estonii: Arti Aigro i Kevin Malcev. Plan transmisji na skocznię normalną: w środę o 16.25 kwalifikacje kobiet na Eurosporcie 2, w czwartek o godzinie 16 konkurs indywidualny kobiet na Eurosporcie 1, w piątek o godzinie 17 kwalifikacje mężczyzn w Eurosporcie 1, w sobotę o 12.15 konkurs drużynowy kobiet w Eurosporcie 1, o 16.15 konkurs indywidualny mężczyzn w Eurosporcie, a o 16.30 w TVN-ie. W niedzielę o 16.00 konkurs drużyn mieszanych w Eurosporcie 1, a od 16.45 w stacji metro. Skocznia duża: od 18.20 we wtorek kwalifikacje kobiet, środa 17.20 konkurs indywidualny kobiet w Eurosporcie 1, czwartek godzina 17 kwalifikacje mężczyzn w Eurosporcie 1, w piątek o 16.30 konkurs indywidualny mężczyzn w Eurosporcie 1, od 16.55 także w TVN-ie.
W sobotę od 15.55 konkurs drużynowy mężczyzn w TVN-ie, od 16.30 także w Eurosporcie 1. Komentatorzy, eksperci, reporterzy, prowadzący studia TVN-u i Eurosportu. Oto oni. Marek Grudziński, Igor Błachut, Sebastian Szczęsny, Damian Michałowski, Magdalena Pałasz, Jakub Kot, Kacper Merk, Paweł Kuwik, Michał Korościel, Krzysztof Biegun, Wojciech Topór i Dominik Formela ze skijumping.pl. A zatem niech to będzie worek medali przez Polaków przywieziony z Planicy. Życzymy powodzenia polskim sportowcom. Do boju!